Jest to program, który stworzyliśmy na potrzeby środowiska ludzi 55+. Mamy świadomość tego, że ludzie w tym wieku nie mają zbyt dużo atrakcji. W naszym mieście przychodzi zima. Część ludzi w tym wieku to są ludzie, którzy uprawiają działki. Zaczyna się listopad, działki się kończą i chcieliśmy tą przestrzeń zagospodarować, żeby ludzie, którzy chcą aktywnie uczestniczyć w życiu miasta, żeby mieli szansę wyjść na obiekty sportowe Mosirowskie i tam sobie z nami wspólnie poćwiczyć. A tak konkretnie jaki program? Przez 2 dni prowadziliśmy dni otwarte w Mosiru, żeby ludzie zapoznali się z naszymi obiektami. Głównie chodzi o halę Śródmieście i krytą pływalnię. Dzisiaj w ramach tego programu otwartych dni mamy zumbę, jogę, mamy naukę gry w bóle. Jutro będą gimnastyki w wodzie i będzie nordwalking. Czyli można powiedzieć, kondycja seniorów na pewno ma szansę się poprawić. No ja mam nadzieję, że seniorzy uczestniczący systematycznie w tych naszych zajęciach poprawią sobie kondycję i zdrowie oczywiście. A jak z frekwencją? Liczy pani, że frekwencja będzie, czy będzie jakaś specjalna akcja promocyjna? Jest akcja promocyjna cały czas. Karnet 10-wejściowy, czy na 10 różnych zajęć kosztuje tylko 40 zł. Przeliczając to na jedne zajęcia, to są 4 zł za jedne zajęcia. Jest to naprawdę ogromna promocja właśnie w kierunku seniorów. Te zajęcia będą się odbywały dla seniorów do południa w hali sportowej w Śródmieście i w napływalni głównie. A również będzie można korzystać z instruktorów, którzy będą prowadzić zajęcia z nordwalkingu. Może jakiś kontakt lub konkretne terminy? Od poniedziałku bieżącego, od tego poniedziałku są na ulotkach informacje. Każdy chętny dostanie ulotkę taką w Mosirze i tam są wszystkie zajęcia, które będą prowadzone w ramach akcji Aktywny Senior. Oczekuję zdobyć, żeby miała więcej siły, więcej zdrowia. To mi przysporzy właśnie więcej ruchu, bo teraz siedzę w domu i właściwie to nie mam takiego ruchu i nie mam takiego bogatego zajęcia jak tutaj. Jak pani myśli, czy te ćwiczenia coś dają? Są trafione? Na pewno są trafione i zachęcam wszystkich seniorów, żeby korzystali z tego, z tych zajęć. Więcej osób, żeby przychodziło, bo bardzo, bardzo dobre będą. Uważam, że tak, że będzie to dla naszego zdrowia, z pożytkiem dla naszego zdrowia. No to bardzo atrakcyjna impreza, bardzo atrakcyjna. No jestem tu pierwszy raz, a prawdopodobnie się odbyła po raz pierwszy. Jestem zadowolony, że tu przyszedłem i z tego właśnie mogę korzystać. Oczekiwał pan tego czy czego innego? Jakichś zajęć bardziej takich konkretnych? No ja oczekiwałem, tylko oczekiwałem, że basen, żeby być na basenie i trochę gimnastyki, sportu. I myśli pan, że pomoże to panu w zdrowiu i będzie zdrówko dopisywało? No, na zupełności tak, bo dzisiaj, gdy ćwiczyłem, to czułem, że siły mi właśnie przybywają. Zamiast ubywać, to przybywają.